Drodzy seniorzy, macie w naszym życiu swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę. To dzięki wam nie pokryły się kurzem nasze obyczaje, to z waszych ust młodsze pokolenia dowiadują się prawdy o minionych czasach. To wasze ręce i serca sprawiły, że rodzinne domy stały się bezpieczną przystanią dla dzieci, a potem także wnuków. W tym uroczystym dniu prosimy, abyście przyjęli nasze najserdeczniejsze życzenia, aby był to dla państwa okres zasłużonego, prawdziwego odpoczynku i pełnej satysfakcji z przeżytych lat. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do niespełnionych marzeń i zamierzeń oraz właściwego wykorzystania życiowej wiedzy. Szanowni seniorzy, życzymy wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha, a także dzień niech dostarcza państwu wiele radości i uśmiechu na twarzy. Znany amerykański polityk powiedział, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Wszystkim państwu życzymy zatem braku czasu. Ponownie przed państwem grupa wokalna Wolanki i dziecięca grupa wokalna, tym razem w repertuarze rozrywkowym. Myślisz ty, co?
Za to, co te miłe panie prezentują. To jest naprawdę jego pytania. Z księdzem i naprawdę przepięknie. Nie trzeba nam artystów z kraju, z zagranicy. Na Woli Mieleckiej mamy cudowne dziewczyny. Także brawo naprawdę księdzu proboszczowi za to, że poprowadził nas duchowo, czyli najpierw msza święta, wspaniała homilia, a teraz tutaj jest z nami, pobłogosławi, bo chyba będą płatki, prawda? Także już z góry dziękuję za to. Zbieramy się co roku tutaj, cieszymy się i chciałbym, żeby naprawdę to spotkanie co roku budziło w nas dużo radości, miłości, bo to jest taki czas bożonarodzeniowy, tak jak taki malutki Chrystus przyszedł i tak wiele zrobił, tak bym chciał, żeby ten Chrystus narodził się też tutaj na tej sali, żeby działał, żeby był między nami i żeby nie tylko w tym dniu, tylko przez cały rok do końca naszego życia, żebyśmy mogli żyć w tej miłości i wzajemnie poważać się, tak jak właśnie głosił ten Chrystus. Co wam chcę życzyć w nowym roku? Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, radości i spełnienia tych najskrytszych marzeń. A tymi marzeniami to chyba są te dzieciaki, żeby je wychować, tak jak ksiądz pięknie powiedział, żeby była ta baza, żeby te korzenie były w tej polskości, w tej wierze i w tej polskiej dobrej naturze, kulturze, to co wszystko prezentują tutaj ci nasi artyści. Naprawdę wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję. A jeśli macie troski, problemy, przychodźcie tu do nas, do ośrodka, a myślę, że z panem wójtem, z panem przewodniczącym, z księdzem proboszczem poradzimy sobie z wszystkimi problemami, a jeśli macie jakieś pomysły, żeby wolny, tak, i z sołtysem również. Jeśli macie jakieś pomysły, jak spędzić wolny czas, odwiedzajcie nas, przychodźcie. Ośrodek też jest dla was. Dziękuję bardzo.